Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiem Wam, jak przycinać róże, jak przycinać hortensje. Powiem też o chryzantemach, bo dosyć często pytacie, jak przechowywać chryzantemy, jak z nimi postępować. Pokażę Wam, jak odróżnić te, które przezimują w ogrodach, od tych, które niestety nie przezimują i w związku z tym, jak z nimi postępować. Najpierw chyba pójdziemy do ogródka, do róż i do hortensji, a później przyjdziemy z powrotem tutaj do szklarni, do chryzantem. Róża El Toro, jedna z najpiękniejszych róż. Ona jest taka w dotyku, jakby była plastikowa. Zapach ma taki subtelny, delikatny i ten pączek, on jest taki piękny, piękny kwiat się rozchyla. Tutaj jeszcze ma zielonego pąka. Niestety już nie zdąży zakwitnąć. Zobaczcie, jeszcze jest. Przycinam je na taką wysokość, aby zostały przynajmniej 2-3 oczka. Róże El Toro trzeba przycinać. Można ją przyciąć na wyższej wysokości, to one wtedy utworzą taki duży krzak. Ale ja tutaj lubię, jak one mają takie gonne pędy, żeby później była ładna róża. Także przycinam je. A tą chyba jeszcze wezmę sobie. Jeszcze pachnie? Pachnie. Oho. A tam jeszcze wezmę sobie do domciu. Hortensje też tutaj przycinam. Te poprzycinałam, to są bukietowe. I tu można już samemu zadecydować, jak chcemy je przyciąć. Czy zostawimy wyższe, to wtedy one wytworzą takie krótkie, mniejsze, ale takie bardziej bogate krzaki. A jeżeli przytnie się je na taką wysokość, one tutaj wytworzą takie gonne pędy i kwiat będzie dużo taki większy. A to jest hortensja z takich tych okrągłych. I tutaj też obcinam ją powyżej pąków. Zobaczcie, jakie ona już puszcza pąki. Poobcinam i gotowe. I teraz wszystkie kwiaty okładamy obornikiem na zimę. Z dwóch przyczyn. Raz, że zabezpieczy to krzaki, a dwa, no dokarmi, bo tutaj podczas deszczu, podczas śniegu będą uwalniane składniki pokarmowe i będą docierały do korzenia, także wszystkie drzewka, wszystkie krzewy, krzaki okładamy na zimę obornikiem. To już tutaj robi mamusia. Tak samo hortensje będą pookładane. Tak, zaraz przywiozę jeszcze, bo to jest mało, mam na tacce. No, jesteśmy już w szklarni. Jeżeli chcecie więcej takiej fachowej wiedzy odnośnie hortensji, ich przycinania, jak, kiedy, co, tak dokładnie, to odsyłam Was na kanał Zielone Pogotowie. Wielu z Was na pewno ten kanał zna. Jeżeli ktoś go nie zna jeszcze, to polecam Wam, zajrzyjcie sobie, bo tam człowiek ma niesamowitą wiedzę, bardzo fajnie to pokazuje, tłumaczy, także tam się dowiecie naprawdę o hortensjach, co tylko chcecie tak naprawdę. A przechodząc do chryzantem, które uprawiam, to są chryzantemy, które przyniosłam 2 lata temu z cmentarza.
Po przekwitnięciu, po właściwie po zmrożeniu, jak już przyszły przymrozki i te chryzantemy zostały zważone, ludzie powyrzucali na śmietnik i przyniosłam do domu i przezimowałam sobie te chryzantemy. I teraz taka pierwsza zasadnicza sprawa, bo na cmentarze, jak kupujemy chryzantemy, potem je wyrzucamy, bo nam się wydaje zmarzła, więc już z niej nic nie będzie. Są chryzantemy, które bardzo fajnie przezimują nam w gruncie i są chryzantemy, które bez naszej pomocy nie przezimują. Tutaj jest właśnie taka jedna z tych, które bez naszej pomocy nie przezimują, te przezimują. Jak rozpoznać jedną od drugiej? Kochani, bardzo prosto, zobaczcie na układ liści. Chryzantema, która przezimuje nam w gruncie, układ listków ma, są drobne i takie, można powiedzieć, palcowate. Tutaj porozdzierane z takimi licznymi fałdami, tak. A te, które nie przezimują, liście mają takie, ja to mówię, tępe, bez już widocznych takich... Zobaczcie tu fałdek, tych takich wcięć i są one znacznie większe. To są liście duże. Chryzantemy o takich liściach niestety zmarzną, nie przezimujemy ich. W gruncie te tak. I teraz jak z nimi postępować? O! A to niespodzianka, zobaczcie co tutaj jest. Gąsieniczka, ale się zwinęła. Chodź kochanie. Bo ty tu dokonasz żywota, zamarzniesz. Ja tą gąsieniczkę wezmę sobie, do stodoły ją wsadzę, wsianko i ona przezimuje. Będzie motylek z tej gąsieniczki. A wracając do chryzantem, jeżeli przyniesiecie takie drobnolistne, jak ja to mówię, z grobów, gdzieś z cmentarza sobie pozbieracie, można je śmiało wsadzić do gruntu, i one wypuszczą, te już tutaj, zobaczcie, puszczają młode takie odnóżki, młode szczepki. To i tak przemarznie, ale one na wiosnę wypuszczą od korzenia. I co teraz? Te moje jeszcze tutaj żyją, bo są w szklarni, jeszcze mróz ich nie zważył, ale jeżeli będą zważone, obcinamy je przy samej ziemi i... Tak jak tutaj jest ta doniczka, wyrywamy je. Zobaczcie, one mają ziemię kupną. Ta ziemia już jest jałowa, bo one cały rok, cały sezon, można powiedzieć, były w tej ziemi i ta ziemia jest już wyjałowiona, składniki są wyjedzone. Takie sadzoneczki rozdzielić i powsadzać do gruntu każdą pojedynczo z tych drobnokwiatowych. Po posadzeniu można nakryć liśćmi, można nakryć słomą, okryć, żeby jednak one były troszkę okryte, żeby nie zostawić ich tak gołych, to wtedy będą z wiosny ładniejsze wschody, one przepięknie, bujnie jak szczota nam te chryzantemy powschodzą. Chryzantemy te wielkolistne, szerokolistne, które nam już tutaj w gruncie zimy nie przetrwają, również możemy z całą doniczką bądź porozdzielać. I teraz tak, my w domu przechowujemy w piwnicy, bądź wrzucam sobie do stodoły i nakrywam grubą warstwą słomy w miejscu zacisznym, gdzie nie ma wiatrów, czy tak jak wy możecie w jakichś takich magazynach, pomieszczeniach gospodarczych, ale muszą być okryte, żeby nie zmarzły. Bo jeżeli korzeń przemarznie, to niestety z tych chryzantem nic nie będzie. Jeżeli nie macie piwnic, nie macie takiej możliwości, jest prosty sposób na przechowanie chryzantem. Co trzeba zrobić? Nie mam tutaj szpadla. Ale powiedzmy, tutaj teoretycznie Wam powiem, wykopać dół w ziemi na taką głębokość do kolan i ten dół wyłożyć zwykłymi liśćmi bądź słomą. I takie chryzantemy przyniesione z doniczką, można sobie doniczki poukładać w tym dole, bądź wyciągnąć z donicy, tak jak tu, porozdzielać,
na fragmenty, coś takiego. Wszystkie chryzantemy. I w tym dole na liściach ułożyć. Dół, mówię, musi być wykopany przynajmniej po kolana, wyłożony grubą warstwą słomy bądź liści. Wkładamy wszystkie te sadzoneczki pozyskanych chryzantem, jedna na drugą, i zasypujemy liśćmi bądź słomą. Zależy, co będziecie mieli. No, na taką wysokość, to musi być na równo zasypane. Usypać taki delikatny kopczyk i przyprószyć ziemią. Tak przysypać ziemią, żeby powiedzmy była taka warstwa ziemi na tym. I czekamy do wiosny. Jak już przyjdzie wiosna, jeżeli macie szklarnie podgrzewane, można, jak odpuści ziemia, wykopać to wcześniej, dać tutaj nową ziemię. Najlepsza ziemia jest kompostowa do kwiatów. I takie sadzoneczki powsadzać. One odpuszczą, będą żyły. Jeżeli szklarni nie macie, no to trzeba wtedy już troszeczkę później się do tego dołku z tymi sadzoneczkami dobrać, bo niestety one w doniczkach zmarzną. Dalsze postępowanie z takimi chryzantemami posadzonymi, powiem Wam z wiosny, bo później jest uszczykiwanie tych chryzantem, dokarmianie, ale teraz to, co najważniejsze, to by chyba było już dzisiaj powiedziane. No i przede wszystkim ziemia też, jeszcze jak trzeba zwracać uwagę na ziemię, bo kwiaty wszystkie z reguły są sadzone w tej ziemi takiej, no nie wiem, jak tutaj teraz nazwać, bo uciekło mi słowo, ona jest taka puchata, taka torfowa, ona wiecznie jest wysychająca, tak jak w lecie, później te kwiaty wysychają, wiecznie jest mało wody i one więdną klapią. My, jak kwiatki kupujemy jakiekolwiek, przywozimy, wyciągamy z doniczek, troszeczkę tą ziemię opruszamy i wsadzamy do swojej ziemi kompostowej. Ona jest bardziej zwięzła i trzyma lepiej wilgoć. Tak samo i tutaj najlepiej jest sadzić w ziemię kompostową takie sadzonki. Też będę robić dół, będę sobie kopcować. No kopcować, bo to tak można powiedzieć, kopcować te chryzantemy. Jeszcze się wybiorę na śmietniki, pozbieram sobie troszkę tych chryzantem, bo będzie ich multum. Będą takie te wielkopąkowe, będą takie, o powiedzmy, z tych, ale też szerokolistne, różne będą. I można samemu dochować się bardzo pięknych kwiatów. Tu jeszcze mi została jedna. I to zabieram do stodoły, ta ziemia zostanie tutaj. Ziemi z doniczek nie wyrzucajcie. Mimo że ona jest już wyjałowiona, dajcie ją na kompost bądź na grządki, gdziekolwiek, ona będzie dalej spełniała swoją rolę. Nawozu dostanie powiedzmy jakichś tam wszystkich produktów naturalnych i ona będzie dalej bardzo wartościową ziemią. Najlepiej jest to dać na grządki bądź na kompost. To by było tyle na dzisiaj. To zabieram do stodoły, bo osobiście wszystkie kwiaty przechowuję w stodole pod grubą warstwą słomy. Ale tak jak mówię, jeżeli ktoś nie ma takich możliwości, śmiało wykopać dół. Jeszcze raz powtarzam, wyłożyć liśćmi bądź słomą, grubą warstwą, tak jak opowiedzmy tutaj jest ten dół, tutaj wyłożyć to wszystko, poukładać sadzoneczki, zasypać grubo słomą, liśćmi i do wiosny niech śpią, bo one będą spać. A na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami, życzę Wam wszystkiego co najlepsze, dużo zadowolenia, uśmiechu, zdrowia i brudną łapką. Do następnego. Pożegnałam się z Wami, ale przez przypadek tak się zaabsorbowałam chryzantemami, że gąsieniczkę wyrzuciłam. Zobaczcie. Zabieram ją ze sobą. Mojego malutkiego, zielonego przyjaciela do stodoły. Dałabym buziaczka, ale gąsienicy chyba nie wypada. Także teraz już się z Wami żegnam. Gąsieniczka idzie ze mną, kwiatuszki idą ze mną i pa, pa!